Ostrzegł go posępnie gaulajter, drapiąc psa za uchem. Dobre czasy, kiedy my, towarzysze partyjni, mogliśmy robić, na co u diabła mieliśmy ochotę, mijają. Teraz cholerna armia ma zbyt wiele do gadania. Wszyscy policyjni zastrzęńcy jej się boją. Pilnuj się przed frontem, Leonard. Jak wiesz, jest wielka potrzeba mięsa armatniego, i na nieszczęście to armia decyduje, na kogo padnie, gdy ktoś zostaje tam wysłany. Nawet partia nie potrafi ściągnąć go z powrotem do domu. Nie mów takich rzeczy, Bruno. Z pewnością potrafisz mnie z tego wyciągnąć, jeśli się do mnie przyczepią. Ja już byłem na jednej wojnie za Rzeszę, to mi wystarczy. Niech oni najpierw spróbują po ciebie sięgnąć, pocieszał go gaulajter, szeroko rozkładając ramiona. Twoje zajęcie nadal cię zwalnia, kraj nie może obyć się bez sznapsa. Potrzebujemy go dla podtrzymania nastrojów podczas tych wszystkich ciężkich i wyczerpujących doświadczeń, jakie przechodzimy. Usiedli zadowoleni przy wielkim biurku gaulajtera. Niegdyś należało do socjaldemokratycznego ministra sprawiedliwości, który później został uzdrowiony i obecnie pracuje w kamieniołomie w Buchenwaldzie. A więc siedzieli tam pijąc koniak i wspólnie układając długie sprawozdanie. Obaj byli odznaczeni orderem krwi i złotą odznaką partyjną i dokładnie wiedzieli, w którą stronę się udać, aby gdzieś dojść. Od lat co czwartek grywali ze sobą w karty. Mieli nawet tę samą kochankę, Gertrudę. Była to żona właściciela sklepu wędlin i delikatesów kelpa. Wysoka, ciemnowłosa, nieco pulchna pani z odstającymi uszami. Nosiła obuwie numer osiem i mogła zamęczyć chodzeniem każdego żołnierza piechoty w dniu pomocy zimowej, gdy wszyscy maszerowali z pochodniami, do paderhale, by napić się piwa, po całym dniu potrząsania puszkami ze zbieranymi pieniędzmi. Nawiasem mówiąc, Gertruda była trzecią żoną Herkelpa. Pierwsza zmarła śmiercią naturalną przez utopienie. Skoczyła do rzeki pader z kawałem żelaza przywiązanym do szyi. Na imię miała Ulrika, bardzo wierząca chrześcijańska pani. Skoczyła do rzeki z mostu za katedrą. Zapewne myślała, że pan jej przebaczy, jeśli odda swe życie blisko świętego miejsca. Jeśli Bóg jej przebaczył, ja o tym nie słyszałem, uśmiechnął się porta, wymachując ramieniem w powietrzu. Jednak jest niewiele informacji o tym, co się dzieje tam na górze. I, prawdę powiedziawszy, na dole, w tym drugim miejscu, Druga żona człowieka od kiełbas i delikatesów miała na imię Wilhelmina, żeńska forma imienia Kaisera. Jej ojciec sprzedawał ser na straganie. Pani Wilhelmina była Aryjką od stóp do głów, lniane włosy mocno ściągnięte do tyłu na głowie i zaplecione w warkocz. Wyglądały jak zapomniany na deszczu wystrzępiony sznurek. Głęboko osadzona w jej końskiej twarzy błyszczała para złych oczu niemieckiej kury domowej. Zawsze nosiła pantofle na płaskim obcasie i białe skarpety z czarnymi i czerwonymi pomponami zwisającymi do połowy długości jej nóg. Ta aryjska pani nie była istotą bardzo podniecającą seksualnie, wręcz przeciwnie. Mężczyzna, który by przeniknął w nią do środka, doznałby złamania kutasa, który następnie został przemielony na nadzienie do kiełbas. Mówiono, że ma ona zamontowanych tam kilka swastyk, obracających się w przeciwne strony. Porta naszkicował te ruchy obiema rękami. Ta kobieta w stylu Himmlera pewnego dnia wsiadła do pociągu osobowego do Dortmundu, by kupić resztki materiałów na Firanki, w sklepie Lipsztosa przy Hindenburgstrasse. Przeterminowana wątrobianka wybuchła w dłoniach polskiej służącej Kelba. I rozmazała się po całych firankach. Nawiasem mówiąc, kosztowało to polską służącą pobyt w Ravensbrück, ale dla frau Wilhelminy lepiej byłoby, gdyby tego dnia została w domu. Swoją wycieczkę zaczęła od odwiedzenia piekarza Otto przy General Ludendorff Strasse, który miał kawiarnię połączoną z piekarnią. Tam wsunęła cztery wielkie ciastka z kremem, wymieniła nowiny z paru innymi partyjnymi żonami, które też miały lniane włosy zaplecione na karków koki. Kiedy w kilka godzin później przechodziła przez Adolf Hitler plac, rozległ się czerwony alarm. Natychmiast zaczęły spadać bomby, wyło gwizdało i huczało wokół jej germańskich nietoperzowych uszu, a pył i brud spadały na jej lniane włosy, jej aryjskie warkocze rozplotły się. Wyglądała jak wiedźma, która przeszła przez burzę z piorunami w drodze z Norwegii, skąd przybyła, by rzucić okiem, co się dzieje w starej Germanii podczas przebudzenia narodowego. Bang! Przed nią wybuchła bomba. Zdawało się, że cały świat w płomieniach wyleciał w powietrze. Bang! Inna wybuchła z tyłu za nią i wyglądało to tak, jakby szatan rozpalał ognie piekielne. To ją oczywiście kompletnie po teutońsku zdezorientowało. Najpierw pobiegła w jedną stronę, potem pobiegła w drugą. Właź do schronienia, zdumiała idiotko! Wrzasnął stojący z gołą głową policjant. Hełm zdmuchnęło mu z głowy. Wachtmeister! Wachtmeister! krzyczała. Powiedz mi dokąd iść! Właśnie udało jej się odgarnąć przed oczu lniane włosy, gdy nagleciał w powietrzu tramwaj numer cztery. Policjant bez hełmu nie miał szczęścia. Tramwaj zabrał go ze sobą do środka sklepu meblowego Szulcego. Szczęśliwie dla siebie Szulce zamknął sklep dwa dni wcześniej w oczekiwaniu na lepsze czasy. Teraz w ogóle pozbył się towaru i pozostało mu tylko posprzątać po tramwaju i po policjancie. Frau Wilhelmina biegała w kółko wrzeszcząc, i wtedy dostrzegła bezpieczne miejsce, biuro narodowo-socjalistycznego okręgu wyborczego, ale zanim tam dotarła, tysiąc tonówka trafiła dokładnie w nią, połaskotała ją zsuwając się po plecach, a potem znikła w wybuchu. Frau Wilhelmina znikła wraz z nią. Słyszałem, że zebrano jej szczątki szuflą wraz z innymi i teraz znajdują się wszyscy w masowym grobie na Debliner Friedhof. Postawiono na nim kamień z napisem RIP. — RIP? Co to znaczy? — spytał obojętnie mały. — Resztki i pozostałości. Odparł porta, ale nie dali jej długiego odpoczynku pod tym błyszczącym kamieniem. W dzień czy dwa później jeden z tych powietrznych bandytów zrzucił cały ładunek półtonówek i tonówek w niewłaściwym miejscu. Wylądowały z hukiem na cmentarzu, a on dodał po nich na deser kilka tysięcy zapalających. Tak więc teraz nikt nie wie, co się stało z doczesnymi szczątkami frau Wilhelminy ale to nie zaniepokoiło poczciwego kelpa. Wziął sobie trzecią żonę. Ta była córką Miller'a, powszechnie znanego kupca świń z Minster. Była przystojną laską i wiedziała, jak robić z tego użytek. Od pewnego czasu pracowała u kelpa w dziale kiełbas, przerabiając stare kiełbasy na nowe. Ejże, wtrącił się stary z krzywym uśmiechem. Czy nie zapomniałeś o twoim kupcu ziemniaczanym? Był z wizytą u gaulajtera. Oczywiście, niech to diabli, wrzasnął Porta. Sam wiesz, jak jedno opowiadanie prowadzi do drugiego. Dokąd ja tam dotarłem? Układali plany nad biurkiem byłego ministra sprawiedliwości. Uśmiechnął się legionista, zapalając kaporala. No tak. A więc telefon zaczął dzwonić w Gestapo na Ringstrasse. Szef Gestapo był jednym z ich kumpli z czwartkowej szkółki karcianej. — Generał! — ryknął uszczęśliwiony, wyciągając pistolet Waltera 7,65 mm z kabury pod pachą. Był radosny jak komornik znajdujący coś wartościowego w domu klienta. Nie było prawie niczego, o co generał nie byłby oskarżony, ale i on ze swej strony nie tracił czasu. Odbył dziewięćdziesięciominutową rozmowę z korpuśnym audytorem Krausem. Wszystko znalazło się w raporcie. Pies, rower, hurtownik ziemniaków, zniszczone gorzelnie i dawno oczekiwane ostateczne zwycięstwo. Zgoda, weźmiemy go, obiecał z pewnością siebie Krause. Forsiasty handlarz zacieru nie może mówić o armii niemieckiej, co mu się podoba. Musiał stracić rozum. Proponuję, abyśmy zaczęli od drobnych przestępstw, za które grozi zaledwie piętnaście lat więzienia. Obraza armii, uszkodzenie własności wojskowej, grożenie siłom zbrojnym, drwienie z munduru wojskowego. Potem możemy przejść do karanych śmiercią, defetyzm, szerzenie wrogiej propagandy, sabotowanie woli walki, szpiegostwo. A co z psem? zapytał mściwie generał. Dotrzemy i do niego? Obiecał krałze, wybuchając śmiechem na myśl o sądzie wojennym, sabotowanie wyposażenia wojskowego i napad na oficera wysokiego stopnia. Oba przestępstwa karane są przez powieszenie. Nawet najlepszy obrońca nie uratuje go od stryczka. Użyje artykuły 241 paragraf 5 Wojskowego Kodeksu Karnego. Ten artykuł dał mi wojenny krzyż zasługi pierwszej klasy z okuciem gdy tylko katus słyszy tę liczbę zaraz zacznie szykować szafot do użytku już następnego dnia sprawy poszły w ruch i chcę podkreślić w ruch. Wszystko można było załatwić dobrym pobiciem i niemieckim kopniakiem w dupę dla psa. Tak czy owak, departament 42a zabrał generała na krótką rozmówkę, a tajna żandarmeria Polowa, departament 7B, zajął się herstrangiem. Został natychmiast zakuty w kajdany z kołnierzem i smyczą łańcuchową zgodnie z regulaminem Armii Lądowej. Po rozmówce na temat pogody i psów, wywiad z panem Strange stał się bardziej, jak to nazywają, surowy. Facet od ziemniaków dostał kilka stuknięć w nos pistoletem maszynowym. Miał szczęście, że nie był przesłuchiwany podczas wojny trzydziestoletniej. W tamtym okresie mieli zwyczaj szczypania ludzi rozpalonymi do czerwoności kleszczami i kazali pić płynny ołów zmieszany z gorącą smołą. To często pomagało im w przypomnieniu sobie, co zrobili. Przez całe popołudnie z biura przesłuchań dochodziły zabawne dźwięki. Ludzie myśleli, że złapano świnie na czarnym rynku, a teraz ją szlachtują. Hałasy nie ustały, póki trzech zbiorów Feldgestapo nie poszło pod kulawą kaczkę, aby odświeżyć się przed drugą częścią przesłuchania. W tym czasie facet od ziemniaków już nie wyglądał bardzo dobrze. Unterofficier Szulce, wyrzucony z torgał za okrucieństwo i wcielony do gefepo, złamał mu dwa żebra i przestawił nos w pozycję permanentnie do góry. Było to kłopotliwe w dżidżistą pogodę. Trzeciego dnia Herstrange przyznał się do wszystkiego, a to uczyniło Gefepo całkiem ludzkim i przyjacielskim wobec niego. Jego żona przynosiła mu paczki żywnościowe i wszyscy siadali razem wokół stołu i zajadali się wiejską, westfalską szynką oraz pili sznapsa z wbitymi weniajkami. Pomiędzy posiłkami palili cygara i pili konia. Hurtownik ziemniaków z przyjemnością podpisał przyznanie się do winy. Był teraz faktycznie tak miły i łatwy w pożyciu, że pozwolono mu samemu zaopatrzyć pieczątkami jego wyznanie i włożyć je do wielkiej wojskowej koperty, którą następnie zapieczętowano ptakiem ze wszystkimi przybraniami i odjechała do prokuratora generalnego w Minster. Ale niestety dobre czasy z Gefepo wkrótce się skończyły pewnego szarego deszczowego dnia zaciera wsadzono do astmatycznej dekawki i wysłano do koszar46 pułku piechoty, gdzie znajdowało się więzienie dla Paderborn. Żywność była tam racjonowana. Dwie cienkie kromki chleba i kleks margaryny, to menu nie zadowoliłoby nawet głodnego wróbla. W dni świąt narodowych dodawano po plasterku pasztetu z końskiej wątroby. Jego żona przynosiła mu mnóstwo dodatkowej żywności. Sztab z Wachtmeister Roze z piętnastego pułku kawalerii kontrolował to bardzo sumiennie. Strażnicy zjadali wszystko do ostatniego okruszka, oczywiście po tym jak człowiek od ziemniaków podpisał pokwitowanie odbioru. Rozstrzelali Strangego w Zenelager wczesnym rankiem pewnego sierpniowego dnia. Zrobili to na strzelnicy numer cztery, już nieużywanej do treningu w strzelaniu. Generał skończył w strumieniu gówna bez wiosła. Nie znam szczegółów, było mnóstwo plotek. Powiesił się na swych sznurowadłach, mówiła jedna z nich. To nie może być prawda, nigdy w życiu nie nosił sznurowanego obuwia. Zawsze paradował w wysokich butach do konnej jazdy. Mój przyjaciel, jeden ze śledczych, powiedział mi, że trzech małpoludów z Fort Citał przywiozło rozkaz, by go im przekazać. Porta rozpaczliwie rozłożył ręce. Fort Cittał pożera ludzi, wchodzi się do środka i nigdy stamtąd nie wychodzi. Nawet szatan i jego prababcia nie marzyliby nigdy, aby wsadzić głowy przez bramę Cittał. Ta sprawa z psem była niedobra także dla wielu innych ludzi. Była też sprawa papieru toaletowego Gaulajtera. Papier był, uważacie, czerwony, więc opowiadanie Porty przerwano. Gregor Martin wsadził zamrożoną twarz przez otwór wejściowy do iglo. Mamy gości, oświadczył, ocierając twarz ze szronu. Pospieszcie się i wyłaście. Noc była lodowata. Zdawało się, że z nieba padają sople lodu. Temperatura spadła do poniżej 45 stopni. Burza wyła wzdłuż stromych ścian urwisk. Z niepokojem spoglądaliśmy na północny wschód, skąd dobiegał nas odgłos silników widmowe sanki motorowe zjechały pospiesznie w dół krętej górskiej drogi. Usłyszeliśmy dwa ostre wystrzały, rzuciło nas to jak długich w ukrycie za zaspy śnieżne znów stanęliśmy na nogach, gdy zdaliśmy sobie sprawę, że to tylko pękały od mrozu drzewa rosnące po tej stronie góry. Dobrze widzieliśmy kolumnę zmotoryzowaną w górnej części wąwozu. Prowadziły opancerzone sanie motorowe, za nimi samochód pancerny oraz półgąsienicowy transporter. Nagle wysoko w niebo wystrzeliła flara. Wybuchła z głuchym odgłosem, wyrzucając w bok trzy zielone gwiazdy. Zaraz potem poleciała do góry następna, tym razem czerwona. Niech diabeł zerżnie moją prababcie! zawył porta tańcząc wokół jak szalony. To do cholery on! Gdzie u diabła jest ta rakietnica? W transporterze, odpowiedział Mały, już brnąc do niego w sypiącym śniegu, wrócił z szybkością błyskawicy i wręczył pistolet porcie. Naładowany, powiedział z uśmiechem. Taką miałem nadzieję, odrzekł porta. Chyba nie spodziewałeś się, że będę te cholerne rzeczy rzucał w niebo ręcznie, prawda? Musimy szybko odpowiedzieć, inaczej ten diabeł wcielony zawróci tam skąd przyszedł. Otworzył rakietnicę i przyjrzał się pociskowi. Nie chcemy wysłać w powietrze niewłaściwej, powiedział. Niecodziennie ludzie sobie wyruszają, by rąbnąć Stalinowi złoto prosto spod jego nóg. Ten chłopiec będzie nerwowy, jeśli ta robota się nie powiedzie, pokroją go na małe kawałeczki. Tak, a nas razem z nim, sucho skomentował stary. Musiałem zwariować, by dać się wplątać w tę rozróbę. Jeszcze nie sraj w portki! poradził mu porta, unosząc lufę rakietnicy pod kątem w górę. Flara wzniosła się i głucho rozpadła na deszcz czerwonych gwiazdek. Porta załadował zieloną flarę i posłał ją tak, by wybuchła obok czerwonej. Dokładnie w sześćdziesiąt sekund później pojawiła się w górze zielona, a po niej żółta flara. Pasuje jak kutas w Elżbietce! uśmiechnął się z zadowoleniem porta. Zatrzasnął pokrywkę stopera. Sele Bordel, mruczał nerwowo legionista. Ten pokaz fajerwerków musiał być widoczny diabel niedaleko. Tak, zanim się dowiemy, gdzie jesteśmy, jednostki alarmowe w całej okolicy skoczą na nogi, by nas szukać, przepowiadał ponuro Hajde. Zaczynałem zastanawiać się odrobinę nerwowo, czy ta komisarska dziwka nie wystawiła mnie dupą do wiatru, stwierdził Porta, wsadzając rakietnicę za pas. Bardzo gorzko by tego pożałowała, gdyby tak się stało. Wolf ma dla niej małą niespodziankę rakietową na wypadek, gdyby coś śmiesznego wydarzyło się Józefowi porcie podczas tej wycieczki. Otworzyć włazy, rozkazał stary, przygotować broń. Iwanowi nigdy nie można ufać. Strzelamy najpierw a pytania zadajemy potem, upewnił się mały, hałaśliwie zatrzaskując zamek pepeszy. Żadnych zabaw w rodzaju Chicago w nocy, wybuchnął wściekłością Porta. Ciężkie, opancerzone sanie zrobiły szaleńczy skręt i mknąc z rykiem w dół pokrętej drodze, poślizgiem przebyły wyrąbaną w lesie polanę i zajechały tak blisko T-34 Barcelony, że nie mógł opuścić armaty, by wziąć je na cel. — Do wszystkich diabłów! — mruknął z podziwem Gregor. — Ależ oni odstawili numer! Upłynęło kilka minut podnieconego oczekiwania. Jedynym dźwiękiem było wirowanie śmigła sanek. Jego podmuch wyrzucał śnieg w powietrze. Właz wehikułu otworzył się zwolna i ukazała się czapka komisarza z wielką czerwoną gwiazdą. Przez chwilę para twardych, szarych oczu spoglądała na nasze dwa czołgi. Następnie nowo przybyły skierował wzrok na chmury, spieszące, grożąc ponuro w stronę wschodu. Zręcznie zeskoczył na śnieg, rzucił kilka rosyjskich przekleństw i roztarł kolano, który Uderzył się o krawędź włazu. Podano mu pepesze. W milczeniu przewiesił ją przez piersi na rosyjski sposób, zanurzył lewą dłoń w głęboką futrzaną kieszeń. Była tak przepastna, że ręka weszła do niej powyżej łokcia. Gdy ją wyciągnął, trzymał w dłoni butelkę, przyłożył ją do ust, wziął długi haust, otarł wargi futrzaną rękawicą i wydał długie, zadowolone parsknięcie, jak zmarznięty koń, który dotarł do ciepłej stajni. Chłodnymi, szarymi oczami przyjrzał się Porcie, opartemu nonszalancko o czarne odsadzy drzewo, podrzucając wiązkę granatów przywiązanych do butelki benzyny. — Józef Porta? — zapytał z krzywym uśmiechem, lekko nachylając do przodu swój pistolet maszynowy. — Złoty komisarz, jak przypuszczam? — uśmiechnął się Porta, uchylając z szacunkiem swój żółty cylinder. Masz słuszność, uśmiechnął się również komisarz, podając porcie butelkę. Stoliczna ja! Skinął głową porta, wąchając z zadowoleniem szyjkę butelki. Przyłożył ją do ust, ciesząc się gładkim smakiem luksusowej rosyjskiej wódki. Czuł, jak spływa mu prosto do palców u rąk i nóg, następnie butelka krążyła między nimi, aż opróżniła się zupełnie. Przybyłeś późno, stwierdził porta, ale jednak przybyłeś. Przyjął perfumowanego papierosa dla rosyjskich oficerów, podanego mu ze złotej papierośnicy. To była ciężka podróż, wyjaśnił komisarz. Musieliśmy zrobić długi objazd i to nie jeden. A jaka była wasza, towarzysz? Nie licząc piekielnie niskich temperatur, przez które trzeba się przepychać w waszym kraju. Oraz zasp śnieżnych, tworzących to, co nazywacie drogami, nie wnoszę innych zażaleń, odpowiada Porta. Po chwili wszyscy staliśmy kołem przed dwoma szefami mafii. Pojawiło się więcej wódki, tym razem tańszego gatunku. Mały wyrwał butelkę z dłoni niewysokiego syberyjskiego sierżanta, który zabierał się do picia z niej. — Herenfolk pierwszy! — Oświadczył opróżniając ją prawie do połowy, z uznaniem oblizał wargi, nim ją oddał sierżantowi. Schowaj język, powiedział Sybirak. Gdy tak wystaje, wyglądasz jakby cię właśnie powiesili. Pojawiła się nowa butelka stolicznej, ale tylko dla porty i komisarza. Reszta z nas musiała się zadowolić tańszym gatunkiem. Nie upłynęło wiele czasu, gdy nawet stary zaczął patrzeć na świat wesele i stukając obcasami dał kilka tanecznych kroków. Był szósty stycznia. Rosyjskie Boże Narodzenie, święto wyczekiwane przez cały rok. Kierowca Sanek wyciągnął bałałajkę, a porta swój flet. Pod ich akompaniament komisarz zaczął śpiewać głębokim basem. Śnieg kryje wzgórki i równiny. Z głębokiej, gorzkiej tęsknoty nasze dusze płaczą w bólu. Zapomnieliśmy o naszej misji w tym miejscu, nie czuliśmy już lodowatego zimna, nie widzieliśmy już mroźnego, martwego światła księżyca, nie słyszeliśmy jak pękały drzewa z hukiem podobnym do wystrzałów karabinowych. Kościsty kapral w oliwkowym mundurze wojsk granicznych rozpoczął starożytną słowiańską pieśń przy melancholijnym żdąkaniu bałałajki. — Chwała ci, o panie, spójrz na nas z góry łaskawie. To więcej niż komisarz mógł wytrzymać. Krzyczał. To mokre, pijackie parskanie jak szczekanie ciężko przeziębionego psa. Twarz mu poczerwieniała, a łzy spływały po policzkach. Wilgotne, rude włosy zwisały, zasłaniając zapłakane oczy. Z dnią Christofon dławił się głęboko wzruszony. Chwycił w ramiona portę, który też zaczął pijacko płakać. — Jestem straszliwie smutny w dniu Bożego Narodzenia — jąkał z tak głęboko rozpaczliwym wyrazem mokrej od łez twarzy, że my wszyscy byliśmy bliscy rozpłakania się wraz z nim. — Człowiek nie może tego wytrzymać — pociągał nosem mały, ocierając oczy brudną rękawicą — Spójrz na nas z góry, łaskawie, odwieczny panie, zaintonował kapral wojsk granicznych, pociągając łyk wódki z butelki. Spójrz na nas z góry, łaskawie, powtarzał, wręczając butelkę małemu. My też będziemy tego potrzebować, wzdychał porta, hałaśliwie wycierając nos. To, co zrobimy, to niezwykła kryminalna wycieczka. — Ale to pierwszy wypadek w historii, aby ktokolwiek użył czołgów i armat do otwierania banku — śmiał się głośno Gregor. Mały kucnął i poszedł w prysiudy z kapralem pograniczników, z takim wynikiem, że prawie złamał sobie kręgosłup. Za poradą kaprala przywiązaliśmy go do dwóch sani motorowych i pociągnęliśmy nimi w przeciwnych kierunkach. Kręgi wróciły mu na miejsce z trzaskiem pękającej deski. — Założę się, że to cholernie mocno bolało — skrzywił się Gregor — z przenikliwym wrzaskiem komisarz skoczył wysoko w powietrze, stuknął obcasami metr nad ziemią i zaczął się obracać w miejscu w szaleńczych kołach. Zawsze jestem pijany i nie boję się człowieka ani zwierza! Zaśpiewał grzmiącym głosem. Kapral pograniczników skakał wokoło ze szklanką trzymaną w zębach i dłońmi złożonymi na karku. Komisarz przewrócił się, nadal trzymając w ręce butelkę wódki. Spoglądał na nią w zdumieniu. Więc tutaj jesteś, powiedział czkając. Myślałem, że gdzieś cię widziałem. Chwiejnie i z wielkim wysiłkiem stał na nogi. Przez wódczaną mgłę jego wzrok padł na małego, któremu wręczył stoliczną. Zaopiekuj się tym, póki nie wrócę. Wypij z niej cokolwiek, a wylądujesz na kułymie, pani Majesz. – Zaufaj mi, odpowiedział mały, spoglądając głodnym wzrokiem na butelkę. — Człowiek jest głupszy od papieża, jeśli ufa komukolwiek — ślinił się komisarz, chwiejąc się niebezpiecznie. — Znasz Tomsk? — spytał zaspę śnieżną, próbując ją objąć. I idąc tam można usłyszeć samego siebie. — Gdy wracasz z burdelu, wesołe łóżko, twoje kroki wywołują echo. W Tomsku wyłożyli ulicę drewnem. To jedyna rzecz, której w Tomsku jest mnóstwo. Gdybyś był w tomsku towarzysz, mówił dalej do zaspy, nie przejmowałbyś się resztą świata, nie byłbyś w stanie, uważasz, Tomsk jest dziurą w dupie wszechświata. W końcu porcie udało się postawić go na nogi. Pocałowali się nawzajem w oba policzki na rosyjski sposób. Ręka w rękę, śpiewając na cały głos i zataczając się, poszli w stronę poczerniałego odsadzy głównego budynku kołchozu. Po drodze przewrócili się kilka razy. Prawie już tam byli, gdy komisarz przypomniał sobie stoliczną. Zawrócił kląc okropnie i zderzywszy się po drodze z licznymi drzewami dotarł do małego. Wyciągnął do niego rozkazująco rękę. Przykro mi, stwierdził kłamliwie mały, wręczając mu pustą butelkę. Do diabła! ryczał komisarz, chwiejąc się groźnie. Niech mnie porwą! Myślałem, że tylko rosyjscy kaprale okradają swoich oficerów. Co mam z tobą zrobić? czknął i wydał długie arcydługie beknięcie. Wyślecie na kołymę. Wobec tego najpierw daj mi butelkę wódki, powiedział mały, bekając ze swej strony. Znasz wszystkie tryki, nie? zapytał komisarz, mrugając wodnistymi oczami. Daj mu butelkę. Zwrócił się do kaprala pograniczników. Teraz, kiedy mamy mieć przyjęcie, niech chociaż będzie dobre. Boże Narodzenie jest tylko raz w roku. Spojrzał błagalnie w górę na chmury i mruknął. Patrz łaskawie na nas z góry, panie. Ten mały to złośliwy typ. Zwierzył się komisarzowi porta, gdy pod rękę dotoczyli się do głównego budynku. Ledwie się urodził, gdy pomoc dzieciom go zabrała. Nikt nie mógł go znieść tam na Dawida. Spacerował także z Żydami. Do prawdy? Zdziwił się komisarz, zatrzymując się, by zasalutować drzewu, które wydało mu się rabinem. Nie wszyscy Żydzi są odpowiednim towarzystwem dla słabych ludzi, stwierdził, wydając grzmiące beknięcie. Tu masz rację, zgodził się porta, wkładając papierosa do ust odwrotnym końcem. Patrz łaskawie na nas z góry, panie, dyszał komisarz, ściskając śnieżką wyimaginowanego wroga. Ta przeklęta wojna nie doprowadzi do niczego dobrego. Nim dokładnie dowiemy się, gdzie jesteśmy, wszystkie nasze ideały zostaną zniszczone, a sztandary wdeptane w błoto. Właśnie chcę ci coś powiedzieć, wołał porta, siadając na odwróconym dnem do góry wiatrze. Cała ich banda to kurwy i alfonsi, bez względu na to, jak wysoko sięgnąć. Pierdolą sobie nawzajem żony, by osiągnąć przez to jakieś korzyści, i robią to z przodu i z tyłu. Patrzył na komisarza, lejąc łzy strumieniami. To cholernie niemoralne. Nie można tego robić i pozostać moralnym. Czy kiedykolwiek rżnąłeś cudzą żonę? Jesteś moim przyjacielem. Darł się komisarz z pijackim dobrym humorem. Zarzucił ramiona na portę tak mocno, że ten spadł z wiadra na plecy. I rżnąłeś moją żonę. A tak przy okazji, co się z nią dzieje? Ostatni raz, gdy ją widziałem, wyprawiała małpie figle na drzewie z jakimś paserem z intendentury, ale on miał trypra i żandarmeria go zabrała. Czerwony front, wrzasnął komisarz, grzmiącym głosem, zaciskając pięść. Gdy jedziesz z pojazdem, nie możesz wysiąść, szepnął tajemniczo. Cały kawał polega na handlu, wyjaśnił porta z pijacką szczerością. Wszystko opiera się na kupowaniu i sprzedawaniu, a to, co musisz mieć w głowie, to dobrze trzymaj. Najdroższa rzecz, jaką masz do sprzedania, to ty sam. Kto u diabła kupiłby mnie? Spytał z powątpiewaniem komisarz. Zrobiłoby to o wiele więcej ludzi, niż możesz sobie wymarzyć, odpowiedział porta. Tak brzydkiego, jak jestem? Śmiał się niewesoło komisarz. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, jak powiedział struś, próbując zerżnąć kaczkę. Patrz łaskawie na nas z góry, panie, wzdychał komisarz, rozpaczliwie rozkładając ręce. Nikt się nie rusza, darł się Gregor wysokim, wrzaskliwym głosem. To jest napad. On to praktykuje na czas, gdy będziemy zabierali złoto, wyjaśnił porta komisarzowi. Bez względu na to, jak byliśmy pijani, zobaczyliśmy, że zbliża się burza. Jedna z tych przerażających burz górskich, które w jednej chwili zmieniają wszystko w szalejące piekło śniegu z wiatrami dość silnymi, by przerzucić dwudziestotonową ciężarówkę przez krawędź urwiska i cisnąć na dół wzdłuż zbocza góry jako darty kawałek papieru. Feuzliśmy do naszych iglo i tuliliśmy się blisko siebie dla ochrony przed straszliwym zimnem, kiełbasy i gicze baranie przechodziły z rąk do rąk, a po krótkiej i mrukliwej rozmowie zapadliśmy w głęboki sen. Tylko leżące obok nas pistolety maszynowe wskazywały, że toczy się wojna. Mały chrząkał przez sen i uśmiechał się jak kot, który pożarł złotą rybkę. Komisarz spał w czapce odwróconej tyłem naprzód. Od czasu do czasu wydawał dziwne dźwięki i łkał przez sen. Nagle zbudził się z krzykiem i chwycił się obiema rękami za głowę. Czuł ją, jakby była jednym potężnym, zaognionym pryszczem. Jęczał głośno, próbując obrócić się z boku na bok i czując, że kręgosłup skrzypi mu, jak drzwi wiszące na zardzewiałych zawiasach. Nie potrafił się zorientować, gdzie go boli najbardziej. Czuł ból od czubków palców u nóg do korzonków włosów. Przekonał się, że z głową było najgorzej, jakby była miską kaszy na starym skwaśniałym mleku. A, trzy Łaskawie na nas z góry, panie, zaukał i padł na plecy z jękiem pomiędzy nas. Gawno, warczał kierowca czołgu, Jermołow, odwracając się ze złością od nieszczęsnego komisarza, który znów bełkotał słabym głosem. Patrz łaskawie na nas z góry, panie. Gawno, powtórzył rozeźlony kierowca. — Nie bądź zbyt zły na mnie — skowytał komisarz pijacko płaczliwy, a potem rzucił jermołowowi złe spojrzenie. — Dziura w dupie — warknął obrażony na nędznego sierżanta sztabowego, pozwalającemu sobie mówić gówno komisarzowi armii najwyższemu stopniem w korpusie sztabowym. — Gdzie u diabła to wszystko się skończy, jeśli ta brudna wojna pociągnie się jeszcze dłużej? Nigdy nie słyszałem niczego podobnego. Nędzny podoficer rzucający słowo takie, jak gówno jemu komisarzowi armii, znów padł na plecy i chrapiąc zanurzył się prosto w alkoholową nocną zmorę. Więc do Maksima knę, tam miłość czeka cię, tam dziewcząt jest gromada, śpiewał uszczęśliwiony Porta przez sen. To jest więcej niż Albert potrafił wytrzymać. Podskoczył podniecony i zaczął brutalnie potrząsać portą — Co u diabła sobie myślisz, ty czarny sraczu? — wściekał się porta, waląc go pięścią Wdarto się do jego pięknego snu, więc był zły — Śpiewałeś — warczał wściekle Albert i dał nura pod plandekę, zakopując się między Gregorem i mną — Śpiewałem? Dziwił się porta. Spałem do cholery! Biblia rozmiękczyła ci mózg, ty czarny małpoludzie! Zamknąć się! ryknął ze swego kąta stary. Idźcie spać, to jest rozkaz! W iglo znów zapadła cisza i wszyscy marzyliśmy o tym, jak to będzie, gdy zostaniemy bogaci. Żaden z nas nigdy wcześniej tego nie doświadczył. Gdy wstaliśmy było nadal ciemno i wszędzie wokół nas trwało oślepiające piekło śniegu. Kryształy lodu strzelały w nas jak pociski, rozdzierając nam skórę do krwi. Mały rozpoczął gwałtowną sprzeczkę z Oskarem Rawiczem, zwanym lodowe wargi, bo zawsze wyglądał jakby zamarzł na śmierć. Ty kupo kaukaskiego wielbłądziego gnoju! wrzeszczał ze złością Mały i zaczął groźnie wymachiwać ramionami. Lodowe wargi zrobił błyskawiczny unik i tak udało mu się umknąć przed morderczym ciosem małego. Stój spokojnie, bym mógł cię dopaść, ryczał mały, ruszając przed siebie jak buldożer. Lodowe wargi opuścił podkuty stalą but piechoty na najwrażliwsze miejsce stopy małego. Ten wydał ryk, którego lew mógłby mu pozazdrościć i złapał się za uszkodzoną stopę. Poważny błąd taktyczny. Prawie nie widział zbliżającego się ciężkiego rosyjskiego buta piechoty, gdy ten trafił go w twarz. Z wrzaskiem bólu upadł na plecy, a krew trysnęła mu z nosa i ust. Teraz był naprawdę rozzłoszczony. Błyskawicznie zwinął się w kłębek, kopnął nogami w powietrze i wyprostował się jak zwolniona sprężyna. Z siłą młota parowego jego czoło uderzył w szeroką mongolską twarz lodowatych warg. Wtedy okręcił się w miejscu i kopnął w tył jak szalony koń. Przez chwilę wyglądało jakby zawisł w powietrzu. Oba jego buty, numer czternaście, walnęły w pierś lodowych warg, wybijając mu całe powietrze z płuc. Następne kopnięcie odrzuciło go do tyłu o kilka metrów, aż ześlizgnął się ku krawędzi urwiska. Gdy już go widzieliśmy w powietrznej podróży w dół, jego niebezpieczny ślizg został nieoczekiwanie powstrzymany. Chorąży Stiepanow niespodziewanie pojawił się z za rogu ruin, z rękami pełnymi smażonej kiełbasy i baraniny i zagrodził mu drogę. Panów wydał ryk, gdy coś podcięło mu nogi, jakie łbasa i baranina wyleciały w powietrze. Pierwszy podniósł się na nogi i chwycił pepesze za lufę, gotów rozwalić lodowym wargą kolbą czaszkę. Szybka interwencja komisarza uratowała człowiekowi życie. Przerwać te zwariowane zabawy, warknął. Poczekajcie z nimi do czasu, gdy będziecie szwedzkimi socjaldemokratami. Ale Stjepanow zwany łowcą kurew od czasu gdy pracował w moskiewskiej obyczajówce był tak rozzłoszczony, że musieli go przywiązać do drzewa do czasu aż ostygnie było już późne popołudnie w chwili gdy wyruszyliśmy mieliśmy problemy z kilkoma pojazdami ponieważ ich kierowcy nie byli w stanie uruchomić w nocy silników wozów musieliśmy nawet holować wóz półgąsienicowy za T-34. Gdy zatrzymaliśmy się późno w nocy na parę godzin odpoczynku, byliśmy całkowicie wyczerpani. Przebijaliśmy się przez ocean śniegu. Kilka razy byliśmy bliscy utraty ciężarówek. Lud załamywał się pod ich kołami, gdy przebywaliśmy niecałkiem zamarznięte rzeki. Stary musiał zagrozić pistoletem maszynowym, by zmusić nas do zbudowania iglo, ale w końcu zostało zbudowane i zwaliliśmy się bezładnie do środka, przemarznięci do szpiku kości. Potem znów się obudziliśmy. Porta wyciągnął karty, potasował je i rozdał wyćwiczonymi palcami. Powiedz mi, zapytał łowce kurew, co wy, moskiewscy faceci, robicie z gwałcicielami, gdy ich złapiecie? Wysyłamy ich na kołymę, powiedział były pracownik obyczajówki, nieudolnie próbując schować asa Pik pod pozorem rozmowy. — Lepiej daj tego też — powiedział słodko Porta, wyciągając rękę. — To zabawne — odpowiadał łowca Kurew z niewinną miną. — Tak, bardzo cholernie zabawne — huknął ze złością Mały. Wyciągnął Nagana z jego miejsca za cholewką. — Ty tylko pilnuj się, kumplu, aby nie zdarzyło ci się coś zabawnego. Na przykład jakby ci wyrosło parę dodatkowych dziur w takim czy innym miejscu. Nie widzę żadnego ryzyka w chwyceniu od czasu do czasu kawałka darmowej cipy, mały śmiał się hałaśliwie i drapał się w pachwinę. Jeśli cię zwiną za to, wystarczy powiedzieć, że babsztyl jest cholernym kłamcą. Nie da rady wywinąć się z tego tak łatwo, stwierdził smutnie łowca kurew. Obyczajówka zna te wszystkie gierki, trzymaj się z dala od gwałtu. Każdy gliniarski jaskiniowiec może udowodnić, że byłeś w niej i to jest tak łatwe jak mrugnięcie. Cipy są jak broń palna. Wystarczy sprawdzić gwintowanie i wiadomo, co w nich było, i nawet najbardziej zepsuty sędzia weźmie to na serio. Pamiętam tylko dwa wypadki, gdy skórwy synowi udało się wykręcić. To była ta Anna Pietrowna która oskarżyła pewnego miękkiego chuja, że ją zgwałcił. No cóż, meldunki ujawniły, że miało ją dziewięciuset czterdziestu sześciu wysoko postawionych panów. Kontaktowali się z nią telefonicznie. Niezbyt to było sprytne z jej strony, bo nasz podsłuch telefoniczny sprawdzał wszystkie rozmowy. Mieliśmy z nią poważną rozmowę i powiedziała wszystko. Gwałt? To było trochę zabawy z jej strony. Prawdziwym powodem było, że nie chciał się z nią podzielić swoją czarnorynkową gotówką. Oboje wylądowali na kołymie. Ale powiedziałeś, że mu to uszło na sucho zaprotestował rozczarowany lodowe wargi. Powiedziałem, że wykręcił się z oskarżenia o gwałt odrzekł łowca Kurew. Poszedł do kopalni za posiadanie czarnej gotówki. W trzy lata później popełnił samobójstwo przy pomocy bloku lodu. A jaki był drugi przypadek? zapytał porta z zainteresowaniem, zgarniając pulę. — Już czwarty raz podrządniał miał dwadzieścia jeden. To była chińska dziwka. Uśmiechnął się łowca kurew, unosząc palcami kąciki oczu, by nam pokazać, jak wyglądała. Pewnego dnia zauważyła, że brzuch jej rośnie w zdumiewająco szybki sposób. Poszła więc do pracowniczki opieki społecznej, jednej z tych, co się urodziły na dnie zakotwiczonej barki, i ta uwierzyła w każde słowo, jakie skośnooka jej powiedziała o gwałcie, przemocy i różnych takich. Więc jeśli żółta suka mogła znaleźć kutasa, by go przylepić do jej zbliżającego się bękarta, wówczas była pewna, że dostanie worek rubli ze specjalnego funduszu. Mieliśmy z nią małą rozmówkę i odczytaliśmy, co powiedziała byczkowi, którego wzięła na pokład jako tatusia. Na szczęście dla niego nasi eksperci od seksu byli w stanie udowodnić, że to, co mówiła ta pekińska kaczuszka, nie było prawdą. Wysłali ją na kołymę wraz z tym, co nosiła w sobie. A co z facetem? spytał porta. On też poszedł na kołymę? Nie, nie za to. Odparł ze smutkiem łowca Kurew. Został wysłany za inną robotę w kilka lat później. Świętował pierwszy maja i upił się. Będąc pijany, mnóstwo gadał pewnemu typkowi, który się z nim nie zgadzał. Rozumiesz, co mam na myśli, jak sądzę. Został zwinięty, gdy jeszcze mu kac nie przeszedł. Jezu! wołał mały pod wrażeniem. Czy sądzisz, że niemieckie pijawki z obyczajówki są tak dobre jak wasza banda? Nie wiem oświadczył łowca Kurew, wykładając waleta, na którego porta natychmiast rzucił asa, by mieć kolejne dwadzieścia jeden. Ale mogę zagwarantować, że mało co uchodzi ich uwagi. A wiem to z czasu, gdy nie było wojny i odwiedzaliśmy się nawzajem, dzieląc się nowinami. Co za cholerny świat, w którym musimy żyć! westchnął mały, rzucając bezmyślnie na stół karty, tak że lodowe wargi mógł je obejrzeć. Dwadzieścia jeden chichotał porta. Natychmiast zauważył sygnał dany mu przez lodowe wargi, który był jego partnerem. Małego zatkało. Z głupią miną patrzył na asa i dwie damy leżące przed portą. Miał dwa walety i bocznego króla. Gdyby nie ta cała rozmowa o moskiewskiej obyczajówce dawno temu mógł zgłosić dwadzieścia jeden, ale był nadal tak wstrząśnięty tym, co usłyszał, że nawet się nie rozzłościł. Czy doprawdy mówisz mi, Pochylił się zamyślony przez stół, że wy, gliniarze obyczajowi, możecie wykryć, że zjadłem trochę nielegalnego placka z taką czy inną dziwką? Mnie to wygląda na cholerną bajkę. No cóż, nie mniej jest to fakt, stwierdził łowca Kurew, kładąc na miejsce króla, a wyrok wynosi trzydzieści lat. Po dwudziestu masz szansę przeniesienia do obozu pracy, o! I nie zapominaj, że jeśli lubisz odrobinę gwałtu, to większość takich facetów wysyła się do więzienia Piopre nad rzeką w Tomsku. Byłem tam raz eskortując dwóch gości, którzy nie popełnili gwałtów, ale mieli kilka fregat krążących dla nich po newskim prospekcie. Dostali za to dwadzieścia pięć lat. Przez całą drogę obaj byli w dobrym humorze, robiąc plany na przyszłość i inne takie, ale powinieneś był widzieć ich twarze, kiedy przejechaliśmy przez góry i zobaczyli po drugiej stronie rzeki miejsce, do którego byli skierowani. Było jeszcze o dobry kawałek drogi, ale czuło się jak złośliwą, zimną pieść bijącą cię w twarz. My trzej, którzy ich eskortowaliśmy, mocno chwyciliśmy łańcuchy, na których byli prowadzeni, wiedzieliśmy, że mają tylko jedną myśl uciec od nas w jakikolwiek sposób zdołają. Ci dwaj armatorzy właśnie zrozumieli, że dwadzieścia pięć lat to naprawdę szmat czasu. Święta Matko Kazańska. Ależ to jest długo, wtrącił w zamyśleniu porta. Rozważając sprawę, gładził się po brodzie. Całe życie porty, panie, wybaw nas, to cholernie długi czas. Zamknij się na rany Chrystusa, mamrotał mały. To by powaliło najzłośliwszą czarną małpę, jaka kiedykolwiek żyła. Dwadzieścia lat, tylko za to, że miało się na ulicy parę rogówek pracujących na to, abyś mógł położyć odrobinę więcej masła na swoim chol Chlebie. I przypuszczam, że może być jeszcze następne dwadzieścia pięć lat na ścinanie choinek w obozie poprawczym. Możesz na to liczyć, upewnił gołowca Kurew. Nigdy nie słyszałem, by ktokolwiek wrócił prosto do domu po ukończeniu wyroku. Bez względu na to, czy to było więzienie, czy obóz karny, zawsze na deser była niespodzianka. Tak czy owak nazywają to osiedleniem na Syberii. Jezu. jęczał mały, łapiąc się za głowę, przy czym lodowe wargi znów widział jego karty. Lepiej będzie płacić za to i jeszcze dostać pokwitowanie. Pięćdziesiąt lat tylko za kudłatą, do wszystkich diabłów nie. Idę do klasztoru. — Założę się, że jest mnóstwo zwariowanych na cipy skurwieli w więzieniu w Tomsku, którzy woleliby urodzić się bez jajec — zauważył Porta po raz dwunasty zgłaszając dwadzieścia jeden. — Nie musisz być na wojnie dłużej niż pięć minut, by zauważyć, jak głupie jest to wszystko. Naprawdę musi być lepszy sposób załatwiania spraw — do małego na skraju płonącego rosyjskiego miasta. Wielki, chłodny kościół szumiał od głosów modlących się ludzi. Modlili się głośno o rzeczy, o które wolno było się modlić, ale w ciszy swych myśli modlili się o pokój, by skończyło się piekło wojny, by nigdy więcej nie widzieli żołnierzy czy czołgów, nigdy nie doświadczyli znowu bomb burzących czy zapalających. Modlili się, by człowiek w szarym mundurze zginął w następnym nalocie. Błagali w swych modlitwach, by wkrótce dany im był widok brytyjskich i amerykańskich żołnierzy. Nagle pomruk modlitw ucichł. W oczach zgromadzenia ukazała się panika. Ksiądz wstał z kolan i lękliwie popatrzył na zamknięte drzwi, usłyszał twardy tu pod butów z cholewami i chrypliwą brutalną pieśń. Będziemy maszerować, aż wszystko rozpadnie się w gruz, bo dziś do nas należą Niemcy, a jutro cały świat. SS. wymamrotał ksiądz, a złożone do modlitwy ręce opadły mu wzdłuż ciała. Wszystko było już w ruinach. Berlin był stosem gruzu, Stuttgart płonął, Hamburg ospowaty jak księżycowy krajobraz, Lipsk był piekłem ognia, Wrocław walczył do ostatniego człowieka i ostatniego naboju, w kolonii ruiny katedry sterczały nad rozbitymi domami, ale gwardia firera maszerowała dalej, miażdżąc ruiny swymi ciężkimi butami. Rozdział szósty. Parity. Pancerne sanie komisarza otwierały kolumnę. Bo przecież on był jedynym, który znał drogę do ukrytego złota. Wąska, kręta droga była coraz bardziej stroma. Im wyżej wjeżdżaliśmy, tym gorszy mieliśmy nastrój. Od czasu do czasu czołgi ześlizgiwały się do tyłu, ryzykując spadnięcie przez krawędź urwiska i dalej w głębie poniżej nas. Widok z góry przypominał kocioł wrzącej wody. Pędzony wiatrem śnieg wyskakiwał za instrumieniami jak z fontanny, tylko kierowcy pozostali w pojazdach. Reszta nas nałożyła syberyjskie rakiety śniegowe i biegła po wewnętrznej stronie drogi, blisko skalnej ściany, gdzie było mniejsze ryzyko, że zostanie się zdmuchniętym przez krawędź nagłym, gwałtownym porywem wiatru. Blisko poziomu drzew, gdzie wieczne wiatry utwardziły śnieg, zmieniliśmy rakiety na krótkie narty. Czołgi i sanie motorowe mogły teraz przyspieszyć i mieliśmy trudności z dotrzymywaniem im kroku. Pantera porty wpadła na złamanie karku w serpentynę drogi, zaślizgnęła się w bok i strzaskiem uderzyła w zbocze góry. Obróciła się całkowicie wstecz i mknęła ku nam w fontannach śniegu i lodu. Rzuciliśmy się jak dłudzy na jedną stronę, by uniknąć zmiażdżenia przez czterdziestopięciotonowego potwora. Tyłowy T34 był na środku pierwszej serpentyny, gdy pantera nadleciała w dół w ogromnej chmurze śniegu. Chryste panie, wrzeszczał Albert, poszarzały na twarzy. Obróć wóz, ty cholerny czarny głupcze. Darł się rozpaczliwie Barcelona, ale Albert był całkowicie sparaliżowany, patrzył dzikim wzrokiem na śmierć lecącą z rykiem na niego z góry. Stary jednym długim skokiem dosięgnął T-34, ale nim miał czas zejść w dół przez wieżyczkę, pantera już się pojawiła. Stal dzwoniła o stal i oba czołgi z ogromną szybkością zaczęły zjeżdżać w dół śliskiej drogi. W jakiś sposób Albertowi udało się włączyć wsteczny bieg i T-34 zsunął się na ścianę urwiska, kończąc dziki wyścig. W jaki sposób to się stało, pozostaje tajemnicą. Pantera stanęła dęba, włażąc do połowy na T-34. Poprzez brzęk stali słyszeliśmy Alberta dzikim głosem wzywającego Boga. Stary dwukrotnie mocno uderzył ręką w twarz czarnego. Albert przestał krzyczeć i zaczął się idiotycznie uśmiechać. Nikt nie potrafi wytrzymać takich rzeczy, chwilił zgnębiony. Po chwili stanął w śniegu, patrząc na przepaść w dole. Zamknij swoją czarną jadaczkę, krzyczał wściekle stary. Wracaj do swojego pancernika, abyśmy mogli znów ruszyć. – Za nic tego nie zrobię – szary na twarzy zaprotestował Albert. – Nie chcę mieć nic wspólnego z tym złotem. Wystarczy mi, że jestem biednym, czarnym Obergefreiterem Armii Niemieckiej. Tym jestem. Co dobrego będę miał skupy złota, człowieku, jeśli będę leżał rozgnieciony w wozie pancernym na dnie parszywego urwiska. – Kazałem ci się zamknąć – wściekał się stary. Skierował swój PM na Alberta. – Do góry! Kwiląc cicho pod nosem, Albert przecisnął się przez właz i zatrzasnął go za sobą. Wybuchła dzika dyskusja, który z nas ma jechać w pojazdach z kierowcami. Wszyscy odmówiliśmy, a wówczas porta zorganizował strajk kierowców. Nie pojadą bez obserwatora w każdym wehikule. Trudno powiedzieć, czy to stary, czy komisarz darli się najgłośniej, ale wszystko skończyło się jak zwykle. Najsłabszych postawiono pod ścianą. Zrezygnowany klnąc z cicha wspiąłem się do porty i przecisnąłem na moje miejsce pod deską rozdzielczą. Wyglądasz jak mój kumpel Rodek w dniu, w którym go zwinęli i stuknęli na trzydzieści lat. Nie znam twego cholernego przyjaciela. Odpowiedziałem kwaśnym tonem. To był miły, przyjemny gość kontynuował z zadowoleniem porta. Nazywali go złodziejem samochodów, i rzeczywiście to on kradł samochody, ale w rzeczywistości był malarzem, i był w tym tak dobry, że potrafił przemalować na nowo samochód każdej wielkości, jakiego sobie życzyłeś, w ciągu dokładnie jednej godziny i jedenastu minut. Zwykle pozostawał pewien nadmiar lakieru, więc właściciel wozu i jego rodzina mogli się nawąchać do zupełnego ogłupienia przez cały następny tydzień. Żył sobie swobodny i szczęśliwy w towarzystwie lakierów i natryskiwaczy, aż do pewnego środowego ranka, między trzecią i piątą godziną. Wtedy dzwonek do drzwi zadzwonił tak długo i tak głośno, że można by pomyśleć, iż to szatan we własnej osobie przyszedł zabrać duszę potępioną. Co jest tu diabła? Wrzasnął rodek po swojej stronie drzwi. Był oczywiście nieco wkurzony na budzenie go o tak niechrześcijańskiej porze dnia. — Możesz trzy razy zgadywać — zaskrzypiał głos z podestu schodów, a potem drzwi zostały wbite do środka i dwóch panów w kapeluszach z opuszczonymi rondami poprosiło go o pokazanie nadgarstków. Klik! Trzasnęły kajdanki i oto człowiek stał w kurtce od piżamy ze stalowym przedłużeniem. Tak więc odjechał wraz ze swymi puszkami farby i nikt spoza herbaciarni Alex, jak mówiliśmy na komendę policji przy Plac, nie widział go od tej pory. Droga poprawiła się i wszyscy wsiedli z powrotem do pojazdów. Nim przekroczyliśmy przełęcz, komisarz kazał powiązać wszystkie pojazdy podwójnymi drutami holowniczymi. Droga będzie tak stroma, że zachodzi obawa, iż nasze pojazdy mogą dachować. Ich teoretyczne możliwości wspinaczki pod górę przekroczyliśmy już dawno. Prowadził nowy T-34 z Albertem jako kierowcą. Był to czołg, który miał to wszystko, co powinny mieć inne, chociaż nie mają. Miał wspinać się jak kozica na swych niewiarygodnie szerokich gąsienicach. Albert wiedział, jak nim kierować, ale musieliśmy wlać w niego mnóstwo alkoholu, by zapomniał o nieustannym strachu przed śmiercią. Gdy miał w sobie pół butelki wódki, czuł się panem świata. Tylko porta był lepszym kierowcą. Teraz spokojnie, czarna dupo, nie bliżej niż krawędzie, ostrzegał go porta z pantery. Nie zaczynaj wyobrażać sobie, że rosyjskie pudło piorunów potrafi wspinać się po pionowych powierzchniach skał. Albert dał mu międzynarodowy znak, pocałuj mnie w dupę, klepiąc się dłonią w wewnętrzną stronę zgiętego łokcia. Druty holownicze pękły dwa razy, jakby były z bawełny i pantera zjeżdżała w tył w stronę ziejącej przepaści. Czy nie będziemy mieli wkrótce odpoczynku? Spytał zmęczony jak pies Barcelona, do diabła. Jest czarno jak w środku twojego kapelusza. Odpoczynek tutaj, o trzeciej po południu? Krzyczał ze złością Stary. Musiałeś upaść na głowę. Komisarz rozkazał nam powiązać się nawzajem linami wspinaczkowymi, aby nikt się nie zgubił w ryczącym piekle śniegu. Ja już więcej nie mogę iść, jęczał Gregor. Możecie sobie wziąć moją działkę złota. Gdyby to była legalna wyprawa, powinni dla niej wybić nowy medal. Zasługujemy na taki. A jeśli pójdzie źle, śmiał się ochryple mały, strzepując kawałki lodu z ramion, wlepią nam po 120 lat z maleńką szansą na Zwolnienie warunkowe po odsiedzeniu osiemdziesięciu lat i zupełnym zapomnieniu, do czego służy cipa. Oszczędzać oddech! Warczał kwaśno stary. Zostań tutaj! rozkazał krótko, uwalniając się z linki bezpieczeństwa. Idę trochę naprzód rozejrzeć się. Nie ustrzel mnie, gdy będę wracał. Z lornetą obijającą mu pierś, wspiął się do góry i po paru sekundach skrył go sypiący śnieg. On jest tak cholernie ostrożny, że podciera sobie dupę na godzinę przed pójściem do sracza, warczał zirytowany Porta, odgryzając wielki kawał zmrożonego salcesonu i spłukując go łykiem wódki. Nie ma szansy, by Iwan Workospodniowicz zastawił na nas pułapkę, to tylko tacy nadmiernie ostrożni skurwiele opóźniają nasz wysiłek wojenny. Gdyby to ode mnie zależało, ruszyłbym po złoto wujka Józia tak szybko, jak niosłyby nas gąsienice. To by szybko zmusiło sąsiadów do ruszenia się z miejsca, gdyby rzeczywiście byli dość zwariowani, by siedzieć i leczyć swe odbrożone kutasy w oczekiwaniu na nas. — I jak jest zimno? — zapytał trzęsący się Gregor. — Żenysy pamuami — odpowiedział przygnębiony legionista, bijąc się rękami po korpusie. Ale nigdy nie przeżywałem czegoś takiego minus czterdzieści osiem! Ogłosił arogancko Hajdę. Zwariowałeś! Protestował mały, podskakując w miejscu i machając ramionami. Chciałeś powiedzieć przynajmniej minus sto Palce u nóg zmieniły mi się w sople lodu wewnątrz wojłokowych butów, a moja krew uważa, że stała się częścią oceanu lodowatego. Och, nie! Jęczał Barcelona, strzepując z twarzy sople lodu. Nie warto się w to pchać. Kto u diabła mógłby uwierzyć, że może być tak zimno? Powincie się papierem, polecił komisarz, rzucając nam kilka paczek starych gazet, które wyciągnął lodowe wargi. Najpierw natrzyjcie się w całości śniegiem, a następnie opakujcie warstwą papieru gazetowego. Musiałeś upaść na cholerną głowę, wrzeszczał mały. Zdjąć ubranie przy minus 148, rozlecimy się z hukiem jak pieprzone drzewa. Poczekaj, aż będzie naprawdę zimno. Zaśmiał się komisarz. To dopiero początek. Jeśli będzie jeszcze zimniej niż teraz, to moja działka w złocie stanieje, oświadczył mały, szczękając zębami i równocześnie okładając sobie brzuch paru egzemplarzami prawdy. Nie, nie w ten sposób, ostrzegał gołowca kurew. Najpierw musisz natrzeć się śniegiem. Mnie jest nawet w przybliżeniu tak źle, jak myślisz. Przede wszystkim stopy. Nacieraj je tak długo, aż poczujesz, że się palą. O Jezu! Łukał Gregor, nacierając śniegiem całe nagie ciało. Ależ to wycieczka narciarska. I my to robimy jako ochotnicy. Tak, nie musisz iść do pieprzonych psychopatów, by otrzymać świadectwo cholernego superidioty. Wściekał się mały, mocując się ze swą zamarzniętą futrzaną kamizelką. Kto u diabła mógłby pomyśleć, że może być tak zimno w jakimkolwiek miejscu na Ziemi? dyszał porta, wpychając sobie dodatkowy egzemplarz i wokół klatki piersiowej. Wyleczyłem się ze sportów zimowych na resztę życia. Nie mogę się powstrzymać od wątpliwości człowieku. Czy to wieprzone złoto jest do prawdy warte tego całego wysiłku? Gadał Albert. Chcesz wiedzieć, co myślę? Powinniśmy teraz zawrócić, zanim nas pochwyci nowa epoka lodowcowa. Ja się nie wyrzekam mego złota, wrzeszczał Porta. Jeśli będę musiał toczyć się na jajcach po lodzie i śniegu przez całą drogę do miejsca, gdzie jest schowane i będę to musiał robić na własną rękę i tak to zrobię, ale jeśli wy chcecie nadal przeżywać swe małe życie w parszywej, śmierdzącej nędzy, to odejdźcie teraz, zanim wleziecie zbyt daleko w epokę lodowcową, wrócił stary siny na twarzy z zimna. Czemu diabła nie wziąłeś mnie ze sobą? spytał komisarz, smarując twarz maścią przeciw odmrożeniom. Nigdy więcej tego nie rób. Nie wiesz, jak łatwo tu się zgubić. Nie możesz liczyć na kompas. Góry powodują, że odszyt wariuje. Daj mi się napić, powiedział szorstko stary, wyciągając rękę po manierkę porty. Czy znasz ten teren? Zwrócił się do komisarza. Nie. Nigdy tu nie byłem. Ale idąc przez przełęcz oszczędzamy około czterystu kilometrów. Wszyscy mówią, że to niemożliwe od października do końca maja. Ja ją wybrałem dla bezpieczeństwa. Nikomu się nie przyśni, że ktokolwiek mógłby spróbować tego w zimie. Do diabła, zaklął stary. Wynośmy się stąd. Musimy się przedostać przez przełęcz tak szybko, jak tylko możliwe. Zbliża się burza. Tuż po drugiej stronie przełęczy jest stara twierdza, czy klasztor, czy coś podobnego, gdzie możemy zatankować i zrobić sobie odpoczynek przez noc. Gdy byliśmy w połowie wznoszącej się ciągle drogi do przełęczy, jeden z wozów półgąsienicowych ześlizgnął się i musieliśmy wykopywać go z zaspy. Porta chciał zepchnąć go przez krawędź i już wsiadał do pantery, by to zrobić, gdy komisarz gwałtownie zaprotestował. Nie możemy pozbywać się tej ciężarówki, jeśli mamy przywieść złoto. Następnie starszy T-34 utknął. Płakaliśmy z wściekłości i rozpaczy. Byliśmy gotowi całkiem zrezygnować. W końcu udało nam się cofnąć nowy T-34 do miejsca, gdzie mógł wyciągnąć swego starszego brata ze śniegu. Druty holownicze napinały się i dźwięczały. Do tyłu! krzyczał ostrzegawczo lodowe wargi i skoczył za zaspę. Ktoś nadchodzi? spytał zmieszany mały, wyglądając z za wielkiego drzewa. Drut pękł ze świszczącym dźwiękiem, a kawałki przeleciały blisko głowy małego. Ułamek cala w jedną lub drugą stronę i uciąłby mu głowę. Chwyciła go szaleńcza wściekłość. Z łopatą w rękach rzucił się w stronę T-34, gdzie ledwie było widać czarną twarz Alberta nad listwą uszczelniającą włazu wieżyczki.